Przedmiotem mojego wystąpienia będą związki pomiędzy pamięcią, uwagą i emocjami. Ta problematyka w psychologii jest uprawiana od stosunkowo niedawna. I ponieważ ostatnio coraz częściej zdarzają się takie sytuacje, że ludzie znajdują się pod wpływem bardzo silnego zagrożenia, w związku z tym pojawia się pytanie, czy dobrze pamiętają te sytuacje, a także pojawia się problem, w jaki sposób to wpływa na funkcjonowanie ich uwagi. I swój wykład rozpocznę od kilku słów na temat tego, jakie są podstawowe funkcje uwagi. Pierwsza funkcja uwagi to jest funkcja selekcyjna. Uwaga pełni rolę pewnego filtra, który ogranicza ilość docierających do nas bodźców i sprawia, że możemy skoncentrować się na tylko pewnej części tego wszystkiego, co dociera do nas z otoczenia. Bardzo często jest tak, że spotykamy się z nadmiarem bodźców i dzięki uwadze potrafimy odizolować te bodźce, które nie są dla nas bodźcami istotnymi. Bardzo wyraźnie to widać wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim przyrządem, który pozbawiony jest uwagi, na przykład z mikrofonem. Kiedy nie mamy mikrofonu kierunkowego, to on nagrywa wszystko, to co się dzieje w danym pomieszczeniu i nie bardzo słychać na przykład to, co mówią ludzie, ponieważ głos ludzki zagłuszany jest przez różnego typu dźwięki zewnętrzne. Ale uwaga jest, możemy powiedzieć, właśnie czymś w rodzaju mikrofonu kierunkowego albo czymś, co pozwala skierować taki reflektor działający w naszym umyśle na pewne źródła bodźców. Druga funkcja uwagi to funkcja podtrzymywania czujności. Jesteśmy czujni przez cały czas i wtedy, kiedy musimy wykonywać pewne działania, przez cały czas wykazujemy pewną gotowość do reagowania. I wreszcie ostatnia funkcja wiąże się z działaniem uwagi rozumianej jako coś, co decyduje o tym, na czym my się będziemy koncentrowali. Szczególnie wyraźnie ta funkcja ujawnia się wtedy, kiedy musimy wykonywać kilka czynności równocześnie. Na przykład prowadzić samochód i rozmawiać z osobą, która obok nas siedzi, a czasami jeszcze dodatkowo odbierać telefon komórkowy albo zmieniać płyty kompaktowe w odtwarzaczu. Wtedy, kiedy wykonujemy kilka funkcji równocześnie, uwaga musi zadecydować o tym, która czynność będzie czynnością priorytetową, a które czynności schodzą na plan dalszy. Czasami właśnie nazywa się to tak naukowo alokowanie zasobów poznawczych, a faktycznie chodzi o to, w co my będziemy inwestowali nasze zasoby poznawcze. I ostatnie pytanie z takich podstawowych pytań, o którym chciałbym powiedzieć, dotyczy tego, czy uwaga działa niezależnie od typu bodźców, które są jej przedmiotem, czy też pojawia się pewna specyfika funkcjonowania uwagi w zależności od tego, z jakiego rodzaju bodźcami mamy do czynienia. Tradycja badawcza psychologii jest tradycją tego typu, że bardzo często wykorzystuje się bodźce, które są bodźcami sztucznymi, a nie bodźce naturalne. Pierwsze badania nad uwagą zaczęły wykorzystywać bardzo specyficzną technikę, którą mamy tutaj zilustrowaną zdjęciem prezydenta Clintona. Oczywiście on nie był osobą badaną w eksperymentach nad uwagą. Ludzie mieli założone na uszy słuchawki, przy czym do każdego ucha eksponowano inny rodzaj bodźców. I równocześnie proszono osoby badane o to, aby koncentrowały się na bodźcach docierających do jednego z uszu. Na przykład do ucha lewego szedł tekst, eksponowano tekst, który badany miał powtarzać słowo w słowo. Następnie do drugiego ucha, do ucha prawego, eksponowano pojedyncze, niepowiązane ze sobą słowa. I po pewnym czasie sprawdzano, w jakim stopniu ludzie potrafią odtworzyć te słowa, które eksponowano do ucha nieśledzonego. Okazało się, że ludzie bardzo silnie filtrują informacje, ponieważ dość dobrze pamiętają ten tekst, który powtarzali słowo w słowo. Natomiast informacje z drugiego ucha były informacjami szczątkowymi. Na przykład ludzie pamiętali, czy te słowa były wypowiadane głosem męskim czy kobiecym. Pamiętali także to, czy były wypowiadane głosem podniesionym, czy też głosem normalnym. Natomiast na przykład nie zwracali uwagi na to, że czasami w tych pojedynczych słowach pojawiają się słowa pochodzące z innego języka. To jest funkcja selekcyjna. Kolejna funkcja
To jest funkcja i teraz pewna sprawa dotyczy tego, pewien problem dotyczy tego, w jakim stopniu bodźce, jakie wykorzystuje się w badaniach nad uwagą, są bodźcami naturalnymi. Najczęściej jest tak, że badacze ze względów czysto, powiedziałbym, ze względu na własną wygodę, wykorzystują takie bodźce, które są bodźcami definiowanymi jako bodźce ważne. Natomiast nie wykorzystuje się bodźców, które są ważne z adaptacyjnego punktu widzenia. W związku z tym na przykład w bardzo wielu badaniach robi się coś takiego, że pokazuje się ludziom litery i cyfry i mówi się człowiekowi, żeby poszukał określonej litery albo określonej cyfry w dużym zbiorze bodźców. Ale to zadanie, jak mówię, jest zadaniem, którego funkcja adaptacyjna nie jest specjalnie jasna, ponieważ może być tak, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z naturalnymi bodźcami, które są ważne z punktu widzenia adaptacji, uwaga zaczyna funkcjonować w inny sposób. I można powiedzieć, że to wszystko, co robi się w eksperymentach nad uwagą, dotyczy takich zdarzeń, które w życiu codziennym występują stosunkowo rzadko. Oczywiście czasami trzeba przeszukiwać długie kolumny cyfr po to, żeby znaleźć jakiś układ cyfr, niemniej jednak to nie jest to zadanie typowe. Czasami nawet takie zadania występują w naturalnych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy operator radaru stara się odróżnić od siebie błyski spowodowane przez nadlatujący samolot własny i nadlatujący samolot nieprzyjaciela, ale wtedy również reaguje na bodźce symboliczne. To nie są bodźce naturalne, które są dla nas ważne z adaptacyjnego punktu widzenia. I dlatego też wtedy, kiedy zaczynamy myśleć o związkach pomiędzy uwagą i różnymi innymi procesami psychicznymi, musimy wziąć pod uwagę to, że te zależności mogą być zależnościami dwustronnymi. Z jednej strony to może być tak, że uwaga decyduje o tym, jakiego rodzaju bodźce odbieramy i w związku z tym ona ułatwia odbiór na przykład bodźców wyzwalających emocje, ale z drugiej strony występuje proces odwrotny. To znaczy pojawiają się u człowieka jakieś emocje wcześniej i te emocje zmieniają wrażliwość na różnego typu bodźce występujące w naszym otoczeniu. Zwraca się również uwagę na to, że uwaga związana jest nie tylko z emocjami, ale także z potrzebami czy motywami jednostki. Z tego wynika pewna bardzo specyficzna zależność. Mianowicie wtedy, kiedy my jesteśmy we władzy naszej uwagi, może zdarzyć się coś takiego, że w tej samej sytuacji różne osoby koncentrują się na różnego typu informacjach i w efekcie dochodzi do tego, że choć pozornie są dokładnie w takiej samej sytuacji, one żyją w bardzo różnych światach subiektywnych. Zapewne każdy miał do czynienia z takim przypadkiem, kiedy z kimś rozmawiał i w jego pamięci zostały zupełnie inne informacje, aniżeli w pamięci drugiej osoby. I to wynika nie tylko z tego, że wtedy, kiedy rozmawiamy z drugą osobą, ta druga osoba coś innego widzi, ale także to wynika z tego, że ta osoba może w tej samej sytuacji przeżywać inne emocje i w związku z tym coś innego jest jej bliżej dostępne. Dobrym przykładem może być to, co się działo w Polsce wiele miesięcy temu, kiedy rozgorzała duża polemika na temat cen leków i korupcji, która była z tym związana i strony, które były zaangażowane w ten spór, one faktycznie były w tym samym świecie obiektywnym, natomiast dostrzegały w tym świecie zupełnie inne typy informacji. Z jednej strony przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia mówili, że udało im się doprowadzić do tego, że sytuacja związana z zakupem leków została uregulowana. Z drugiej strony ich krytycy mówili o tym, że wszystkie posunięcia doprowadziły do tego, że istnieje możliwość korupcji na bardzo dużą skalę. Świat na zewnątrz był dokładnie taki sam, natomiast uwaga powodowała, że adwersarze mieli dostęp do zupełnie innych informacji. I to prowadzi nas do wniosku, że wtedy, kiedy przeżywamy emocje, to
uwaga zaczyna być koncentrowana na zupełnie innych informacjach. Pierwsza ogólna zależność związana jest z tym, że pojawienie się emocji zmniejsza ilość dostępnych zasobów uwagi, ponieważ emocja sama pochłania pewną część zasobów uwagi i w związku z tym my w mniejszym stopniu możemy koncentrować się na tym, co się wokół nas dzieje. Druga zależność dotyczy tego, że emocja sprawia, że my się koncentrujemy na takich informacjach, które treściowo związane są ze źródłem emocji. I w związku z tym wtedy, kiedy na przykład jesteśmy rozdrażnieni, łatwiej będziemy reagowali na to, że inni ludzie nas lekceważą, że śmieją się z nas, że próbują nam dokuczyć. I wtedy, szukając tego typu bodźców w otoczeniu, łatwiej będziemy reagowali agresywnie, rozładowując własne rozdrażnienie. Widzimy tutaj, że może dojść do sprzężenia zwrotnego, dodatniego sprzężenia zwrotnego pomiędzy tym, co się dzieje w otoczeniu i tym, co jest naszym stanem wewnętrznym. Wiadomo, że wtedy, kiedy ludzie przeżywają silny lęk, pojawia się priorytet dla bodźców zagrażających i to bardzo wyraźnie występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, u których stwierdzono zespół uogólnionego lęku. Jest wiele doniesień badawczych, które potwierdzają tego typu przypuszczenie. Niemniej jednak, gdybyśmy sobie o tym pomyśleli tak zdroworozsądkowo, to jest to zależność bardzo trywialna, ponieważ wtedy, kiedy się boimy, to po prostu bardzo dokładnie przeglądamy nasze otoczenie i z tego względu wydaje mi się, że psychologowie w jakimś momencie zaczęli odkrywać na nowo to, o czym wszyscy ludzie doskonale wiedzą. No ale czasami tak w nauce się dzieje, że nauka próbuje potwierdzać pewne zależności, które są zależnościami dość oczywistymi. I wtedy, kiedy mamy do czynienia z analizą wpływu emocji na uwagę i uwagi na emocje, musimy odwołać się do pewnej koncepcji teoretycznej, która została rozwinięta przez Grafa i Mandlera, którzy wyróżnili dwojakiego typu mechanizmy. Pierwszy mechanizm to jest afektywny mechanizm decyzyjny, który odpowiedzialny jest za to, jak będą oceniane bodźce, które pojawiają się w naszym środowisku. Czy te bodźce będą oceniane jako zagrażające, czy te bodźce będą oznaczały, że w naszym środowisku pojawia się jakaś sposobność do zaspokojenia ważnej potrzeby, czy też one mówią nam o tym, że za chwilę coś stracimy. A drugi mechanizm, ściśle z nim związany i który jest przez niego uruchamiany, to jest mechanizm alokowania zasobów. To znaczy taki mechanizm, który sprawia, że nasza uwaga zaczyna się koncentrować na pewnej wybranej grupie bodźców. I wtedy ona w naturalny sposób ulega pewnemu zawężeniu. I tutaj należałoby dodać pewną rzecz, mianowicie większość badań nad uwagą dotyczy tego wszystkiego, co się dzieje w środowisku. Ale przecież jest tak, i o tym już mówiłem wcześniej, że my koncentrujemy się nie tylko na tym, co nas otacza, ale duża część informacji, które do nas docierają, to są informacje pochodzące z naszego wnętrza. Nasze myśli, nasze emocje, nasze przypuszczenia i hipotezy, wnioski itd., itd., a także informacje, które dotyczą stanu naszego organizmu. I wtedy ta cała sprawa bardzo się komplikuje, dlatego że my musimy dzielić naszą uwagę pomiędzy to, co dzieje się wokół nas i to, co się dzieje wewnątrz nas. I wtedy możemy powiedzieć, że jest to taka naturalna sytuacja, gdzie musimy dokonywać również selekcji uwagowej, ponieważ czasami informacje pochodzące z zewnątrz są informacjami ważniejszymi i wtedy musimy porzucić nasze myśli, a koncentrować się na tym, żeby szybko reagować na rozmaite wymagania środowiskowe. A czasami jest tak, że warto usiąść i się zastanowić i odizolować się od bodźców zewnętrznych po to, żeby w przyszłości podjąć jakieś działanie, które ma charakter refleksyjny. No i w związku z tym my planując działania sięgamy do bodźców, które są bodźcami wewnętrznymi.
Wtedy, kiedy mówimy o dwóch takich podstawowych emocjach negatywnych, o lęku i depresji, to te dwa mechanizmy uwagi funkcjonują nieco inaczej. W przypadku lęku to rzeczywiście to jest coś takiego, co natychmiast zmienia politykę alokacji zasobów uwagi w tym sensie, że my zwracamy uwagę tylko, koncentrujemy się tylko na tych rzeczach, które mogą być związane z unikaniem zagrożenia. W przypadku depresji sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że tutaj nie tyle my jesteśmy uwrażliwieni na bodźce, które wywołują depresję albo wywołują smutek, ale raczej jesteśmy skoncentrowani na tym, co dzieje się we naszym wnętrzu. I w związku z tym raczej zmienia się wybór czy selekcję informacji pochodzących z pamięci, a nie informacji, które docierają do nas ze środowiska. I dlatego też w tej chwili bardzo często wskazuje się na to, że osoby, które cierpią na depresję, mają specyficzny dostęp do zawartości własnej pamięci. Przykładowo badania Williamsa pokazują, że ludzie, którzy cierpią na depresję, mają nie tyle ułatwiony dostęp do informacji, które są informacjami wywołującymi smutek albo wywołującymi w ogóle emocje negatywne, ale występuje u nich nieco inne zjawisko, mianowicie łatwiej dostępne im są informacje o wspomnieniach pozytywnych, ale te wspomnienia pozytywne są bardzo specyficzne. Mianowicie wtedy, kiedy zapytamy człowieka depresyjnego, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy, tutaj odwołam się do przykładu, to ludzie z depresją potrafią podawać klasę sytuacji, natomiast nie potrafią wskazać specyficznej, konkretnej sytuacji, w której czuli się szczęśliwi. A więc osoba depresyjna na pytanie, kiedy czułeś się szczęśliwy, odpowie: zwykle czuję się szczęśliwy w czasie wakacji. Natomiast osoba, która nie cierpi na depresję, powie: czułem się szczęśliwy ostatnio, kiedy na przykład zjadłem dobry obiad, byłem na jakimś filmie, przeczytałem ciekawą książkę, a więc potrafi wskazać sytuację, która była dla niej źródłem emocji pozytywnych. Czyli osoby depresyjne, nie mając zakotwiczenia w rozmaitych pozytywnych doświadczeniach, i te pozytywne doświadczenia nie są punktem odniesienia dla tego, co się dzieje w ich aktualnym życiu. I z tego względu, a nie ze względu na to, że mają większą łatwość w dostępie do wspomnień negatywnych, z tego właśnie względu oni czują się zdecydowanie gorzej. Kolejna sprawa to sprawa uniwersalności. Mianowicie pojawia się pytanie, czy te mechanizmy, o których wspominałem, to są mechanizmy, które występują niezależnie od typu bodźców i typu emocji, czy też jest tak, że występują tutaj specyficzne zależności zmieniające się ze względu na to, z jakiego typu emocją mamy do czynienia. Najwięcej badań robiono na lęku i depresji, natomiast inne emocje negatywne już były badane zdecydowanie rzadziej. Prawie wcale nie badano emocji pozytywnych, ponieważ emocje pozytywne to jest pewien paradoks. Rzadziej są przedmiotem zainteresowania psychologów, chociaż to jest duża część naszego życia, ale psychologowie z rozmaitych względów, najczęściej ze względu na to, że próbują pracować jako pogotowie ratunkowe, koncentrują się na zdobywaniu wiedzy na temat emocji negatywnych i na próbach eliminowania tych sytuacji czy tych sposobów działania, które prowadzą do pojawienia się emocji negatywnych. Niemniej jednak są już pewne dane, które wskazują na to, że pod wpływem emocji pozytywnych następuje rozszerzenie zakresu uwagi, a więc zjawisko przeciwstawne w stosunku do tego, co występuje w przypadku lęku. Ludzie, którzy przeżywają emocje pozytywne, potrafią odbierać znacznie więcej bodźców i zresztą na tym polegają rozmaite techniki medytacyjne, że uwrażliwiają człowieka na rozmaite bodźce, które skądinąd nie byłyby mu dostępne. Jak należałoby badać uwagę w naturalnych sytuacjach emotogennych? Myśmy zdecydowali się na bardzo specyficzne rozwiązanie. Mianowicie interesowało nas to, w jaki sposób ludzie reagują na emocje przeżywane przez innych. Ponieważ w normalnych sytuacjach najczęściej źródłem emocji są zachowania innych ludzi.
inni ludzie są przedmiotem naszego zainteresowania i wtedy, kiedy zaczynają oni przeżywać jakieś emocje, to u nas pojawiają się również emocje, przy czym nie zawsze są to emocje identyczne. W pewnych sytuacjach są to emocje identyczne, w innych sytuacjach są to emocje, które są emocjami komplementarnymi. No, przykładem może być coś takiego, że wtedy, kiedy ktoś przeżywa jakieś nieszczęście, u nas pojawia się taka złośliwa radość z tego, że coś brzydkiego mu się przydarzyło. W szczególności pojawia się to często wtedy, kiedy to nieszczęście przydarza się osobie, której bardzo nie lubimy. Ale z drugiej strony jest tak, że wtedy, kiedy ktoś cierpi, my również zaczynamy psychicznie cierpieć. Ludzie, którzy są obdarzeni zdolnością do empatii, potrafią. Oni po prostu czują to samo, co czuje ktoś cierpiący. A czasami też pojawia się emocja komplementarna. To znaczy, wtedy, kiedy spotykamy kogoś rozjuszonego, to na widok takiej osoby zaczynamy przeżywać lęk. Zaczęto prowadzić badanie właśnie nad takim zjawiskiem, które Amerykanie nazywają zarażaniem się emocjami albo epidemiami emocjonalnymi. To jest w tej chwili przedmiotem zainteresowania psychologii społecznej i te badania pokazują nam coraz bardziej, że emocje nie są pojedynczymi procesami, które występują w izolacji, ale one zawsze pojawiają się w kontaktach społecznych i zwykle jest tak, że wtedy, kiedy ludzie spotykają się ze sobą, występuje u nich złożona gra różnego typu stanów, które są zwykle stanami krótkimi. Jak myśmy to robili? Kilka słów powiem na temat tradycji, która została zapoczątkowana przez badanie Hansenów. Małżeństwo Hansenów w 1988 roku zrobiło bardzo interesujący eksperyment, który potem był wielokrotnie powielany. Mianowicie Hansenowie pokazywali ludziom schematyczne rysunki 9 twarzy, przy czym wśród tych 9 twarzy, te 9 twarzy to albo były wszystkie twarze radosne, albo wszystkie twarze rozgniewane. I czasami modyfikowano ten układ bodźców w ten sposób, że wśród twarzy radosnych znajdowała się jedna twarz rozgniewana, albo wśród twarzy rozgniewanych znajdowała się jedna twarz radosna. I okazało się, że występuje bardzo duża asymetria w zakresie uzyskiwanych wyników. Mianowicie wtedy, kiedy ludzie widzieli jedną twarz rozgniewaną wśród twarzy radosnych, wtedy reagowali zdecydowanie szybciej w porównaniu z sytuacją, kiedy wśród twarzy rozgniewanych występowała jedna twarz radosna. Czyli z tego wynika, że wyraz gniewu jest bardzo ważny z adaptacyjnego punktu widzenia i ludzie wykazują wyraźną preferencję przy spostrzeganiu bodźców wywołujących gniew. Trzeba przyznać jednak, że to badanie było badaniem bardzo, bardzo prostym, ponieważ wykorzystywano w nim tylko 9 bodźców, co czasami jest typowe dla takich sytuacji, gdzie występuje niewiele osób. Jest to model eksperymentalny sytuacji, w której występuje niewiele osób, ale możemy wyobrazić sobie coś takiego, że my się spotykamy z bardzo dużą liczbą ludzi. Wtedy, kiedy na przykład idziemy ulicą, to zwykle spotykamy więcej niż 9 osób i wtedy nasze reakcje na to, co się dzieje wokół nas na ulicy, a w szczególności wtedy, kiedy na przykład jesteśmy w jakiejś zakazanej dzielnicy, jest ciemno, nie ma innych ludzi i ktoś nadchodzi sprzeciwka, co chwilę pojawia się jakaś inna postać, nasze reakcje muszą być niezwykle wyczulone. Myśmy próbowali modelować eksperymentalnie taką sytuację. Mianowicie próbowaliśmy stworzyć coś takiego, co dawniej w badaniach nad uwagą dotyczyło bodźców, które nie miały znaczenia adaptacyjnego. To wykorzystuje się to w tak zwanym teście Marciusza Moronia. Ten test polega na tym, że badanemu pokazuje się planszę zawierającą 400 zegarków i zadanie badanego jest wykrywanie na tej planszy zegarków, które wskazują powiedzmy godzinę 5. I te zegarki zaznacza na planszy. Myśmy to zmodyfikowali, mianowicie zamiast zegarków wykorzystaliśmy twarze wyrażające rozmaite emocje i zadanie badanych polegało na tym, że mieli wyszukiwać określone ekspresje emocjonalne wśród 400 twarzy znajdujących się na planszy. Ja nie przedstawiam całej planszy, to jest tylko fragment tej planszy.
No i zadanie było zadaniem wykonywanym na czas. Mówiliśmy badanym, że mają na wykonanie tego zadania mają na wykonanie tego zadania równe 2 minuty. Sądziliśmy po pierwsze, że wtedy, kiedy ludzie będą wykrywali różne emocje, będą posługiwali się różnymi regułami selekcyjnymi, bo to zadanie jest na tyle elastyczne, że na przykład możemy człowiekowi powiedzieć: słuchaj, szukaj tutaj takich twarzy, na których maluje się radość, albo szukaj twarzy, na których maluje się strach, czy twarzy, na których maluje się gniew, i możemy sprawdzać, czy łatwiej jest wykrywać ekspresje emocjonalne jednej emocji w porównaniu na przykład z ekspresjami innych emocji. Sądziliśmy również, że ludzie, którzy mają ograniczony dostęp do własnych emocji, a więc ludzie, u których występuje syndrom aleksytymii, będą mieli pewne trudności w wykonywaniu tego zadania. Powinni oni łatwo wykonywać te wersje zadania, gdzie będą poszukiwali smutku, ponieważ u aleksytymików smutek i depresja są emocjami dominującymi. Moglibyśmy się też spodziewać tego, że łatwo będą wykrywali bodźce wywołujące gniew, czyli twarze przedstawiające gniew. Natomiast u osób, które byłyby lękowe, możemy spodziewać się tego, że będą również niezwykle szybko reagowały na gniew. Dobieraliśmy sobie osoby badane w ten sposób, żeby one różniły się poziomem dostępu do własnych emocji. Badaniom poddaliśmy 3 grupy osób. Jedną grupą były osoby, które znajdowały się w fazie trzeźwienia, to byli alkoholicy. Wszystkie badania wskazują na to, że wtedy, kiedy wychodzi się z nałogu, poziom aleksytymii bardzo mocno rośnie. I dobraliśmy do tego 2 grupy kontrolne. Grupę studentów Collegium Medicum, a potem, żeby wyrównać grupę alkoholików pod względem wieku z grupą kontrolną, bo studenci okazali się zdecydowanie młodsi, wybraliśmy sobie pracowników różnych zakładów pracy. Przebadano łącznie 180 osób i teraz chciałem powiedzieć o kilku wynikach. Pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że zadanie było zdecydowanie najwolniej wykonywane przez osoby, które wychodzą z alkoholizmu. Szybkość, czyli ilość przejrzanych bodźców na tej planszy zawierającej 400 bodźców, była zdecydowanie najmniejsza wśród alkoholików, nieco większa u studentów, a jeszcze większa u osób, które pracowały, które były czynne zawodowo. Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że te grupy różnią się ze względu na rodzaj popełnianych błędów. Mianowicie niebieskie słupki pokazują nam, jak często ludzie wykrywali twarze wyrażające określoną emocję. Dla jasności powiem, że w tym zadaniu było do wykrycia 40 ekspresji pewnej emocji, czyli maksymalny wynik wynosił 40. Trzeźwiejący alkoholicy uzyskiwali wynik poniżej 20. Studenci wykrywali przeciętnie 25 ekspresji emocjonalnych, natomiast u pracowników średnia zbliżała się do 28 ekspresji. Inaczej wygląda też układ fałszywych alarmów. To znaczy reagowanie na bodźce, na twarzy, na których nie maluje się określona emocja. Czyli możemy powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takiej nadmiernej czujności. I tutaj z kolei alkoholicy popełnili najwięcej błędów, to znaczy oni dostrzegali emocje tam, gdzie jej faktycznie nie było. Takie błędy zdecydowanie rzadziej, jak widzimy, popatrzymy na te i buraczane słupki, to studenci i pracownicy mieli wyniki bardzo podobne. I wreszcie ostatnia rzecz, błędy ominięć znowu są najczęstsze wśród alkoholików, natomiast w obu pozostałych grupach są zdecydowanie niższe. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że nieco inaczej wygląda skuteczność działania uwagi wtedy, kiedy mamy do czynienia z różnymi emocjami. To jest bodajże najciekawszy wynik uzyskany w naszych badaniach. Mianowicie
Badaliśmy efektywność uwagi w ten sposób, że porównywaliśmy liczbę, proporcje liczby odpowiedzi poprawnych w stosunku do ogólnej liczby odpowiedzi, czyli maksymalny wynik wynosił 1 i ta proporcja, oczywiście takiego wyniku w przypadku żadnej emocji nie uzyskaliśmy i porównywaliśmy równocześnie grupy zróżnicowane ze względu na poziom aleksytymii, czyli ze względu na ten syndrom osobowości, który opisuje łatwość kontaktu z własnymi emocjami. I widzimy, że jest tutaj pewna bardzo ciekawa zależność. Mianowicie, kiedy popatrzymy sobie na te wykresy, to emocją, której wykrywanie sprawia ludziom najwięcej kłopotu, jest radość, z wyjątkiem grupy o wysokim poziomie aleksytymii, czyli z wyjątkiem tej grupy, która jest opisana za pomocą linii ciemno-niebieskiej. Natomiast bardzo wyraźnie to widać wtedy, że te osoby, które mają niski poziom aleksytymii, czyli mówiąc inaczej, mają bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami, to one są wrażliwe na pojawienie się sygnałów zarówno smutku, jak i sygnałów związanych z gniewem, natomiast stosunkowo źle wykrywają radość u innych osób. To jest coś zastanawiającego. Również zadziwiło nas to, że ludzie są bardzo wrażliwi na obraz smutku na twarzy innych ludzi. Można zrozumieć, dlaczego my reagujemy łatwo na gniew pojawiający się na twarzach innych, bo to już na to wskazywali Hansenowie. Ten efekt jest zrozumiały z adaptacyjnego punktu widzenia. Natomiast nie bardzo wiadomo, dlaczego ludzie są tak wrażliwi na smutek. Być może dzieje się tak dlatego, że smutek jest emocją, która wywołuje współczucie. Być może to jest coś takiego, co jest zachowaniem specyficznie ludzkim.